Dzień dobry Państwu. W następnym dniu na Szczelnicy. Proszę Państwa, nasze spotkanie na Szczelnicy, jak Państwo zauważyli, ono odbywa się właściwie w ogrodach i winnicach. Jak Państwo jeszcze tego nie zauważyli, to już w tej chwili mówię, odbywa się w ogrodach i winnicach. Jaką ona ma bardzo ciekawą zasadę? Bardziej zasadę można tą określić jako sprzątanie kwantowe. Dlatego mówię w taki sposób, że aby zrozumieć ten aspekt głębi, który się w tej chwili dzieje, to użyłem tego słowa spontania kwantowego, a można to określić ten stan spontania kwantowego, ukazujący jeszcze bardziej jasno ten stan łączności dwóch odległych od siebie punktów, które zachowują się w taki sam sposób, czyli są za siebie, że tak powiem, odpowiedzialne, jako stan punktu. Stan punktu. Więc w tym momencie zauważamy, że im bardziej znajdujemy się w jedności z Bogiem, czyli przyjmujemy ciało, o którym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, rozdział 3. Tutaj wskażę to. List do Efezjan, rozdział 3, werset to był chyba 6. Tak, jest napisane. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I tutaj właśnie tutaj odniesienie jest do, tutaj zrobię przeniesienie. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała tej śmierci, bo to jest ciało śmierci, ciało grzechu. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc tutaj chcę przedstawić tą sytuację, że jest to bardzo ciekawy aspekt, jeśli chodzi o ten aspekt spontania kwantowego, czyli można powiedzieć punktu, a punktu dlatego, ponieważ gdy jesteśmy, zanurzamy się w Bogu, stajemy się jedną naturą, jesteśmy poza czasem i przestrzenią. Poza czasem i przestrzenią i to, co było odległe, daleko, staje się w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, ponieważ przestaje istnieć czas i przestrzeń. To jest tak, jakbyśmy, powiedzmy, wzięli materiał. Na materiał naszyli różnego rodzaju gwiazdki, jety, cekiny, etc., etc., rozciągnęli go na nie wiadomo jak dalej, na wielką przestrzeń ten materiał, ale gdybyśmy ten materiał wyciągnęli, to wszystkie te jety ponownie by były w jednym miejscu. One są, to materiał powoduje to, że one są oddalone od siebie, bo go rozciągniemy, ale jak wyciągniemy ten materiał, one wpadną do tego samego pudełka. Ponownie będą w tym samym pudełku, powiedzmy, że tak można to określić. Więc czas i przestrzeń rozszerza przestrzeń, tą iluzji złudzenia, bo to jest czas i przestrzeń, tak zwana czasoprzestrzeń, nazwana przez Einsteina. Ale ja punkt jest bardzo ciekawą rzeczą. Punkt, jest tam przestrzeń oczywiście w dalszym ciągu, ale ta przestrzeń nie jest przestrzenią czasoprzestrzenną, tylko jest miłością. Miłość jest materią spajającą wszystko, czyli w punkcie wszystko jest z punktu widzenia materialnego, wszystko jest ściśnięte tak bardzo, że tam nie ma w ogóle miejsca na nic, a miłość daje im przestrzeń, tylko że to, co jest materialne, nie może tam zaistnieć, ponieważ dla niego nie ma miejsca, a to jest miłością, istnieje w tamtym miejscu i jest bezgranicznie, bezgranicznie przestrzeni, którą jest Bóg. I tutaj, mówiąc tutaj o tej bardzo ciekawej przestrzeni, tej sprawie niezmiernie ważnej, o której rozmawiamy dzisiaj i wcześniej oczywiście nie mówiliśmy o tym w taki sposób, ale dzisiaj poruszamy tę sprawę, to jest właśnie ewangelicznie, uświadamiając sobie przyjmowanie ciała, czyli inkarnację, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że Bóg Ojciec stworzył w Jezusie Chrystusie nowe ciało nasze. Jest napisane, jesteście stworzeni, przeczytam ten werset do Efezjan. Efezjan to był, tak, Efezjan, tylko już drugi rozdział. Jest drugi rozdział. Werset 10 jest napisane. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Pikseloza jest. O, już zniknęło. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Tak usłyszałem kogoś tam z webinariów, mówi, że Pikseloza jest, spojrzałem, rzeczywiście ona tam była. I usunąłem ją, ale i to jest właśnie ta sytuacja. Jesteśmy bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Więc tutaj jest ta przestrzeń, że jesteśmy nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem i to jest to ciało. To jest to ciało w Chrystusie Jezusie, ponieważ w tym ciele nie przebywamy sobie, nie robimy sobie nie wiadomo jakichś tam własnych, twórczości własnej, o tak można było powiedzieć, bo tam twórczości własnej nie ma, tam jest twórczość Boża, która jest naszą twórczością. Naszą twórczością zadaną przez Boga nam i dlatego jest powiedziane o tej twórczości naszej wtedy w taki sposób, jak mówi Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, werset 19, gdzie jest powiedziane, w odpowiedzi, tutaj chodzi, dlaczego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej jest napisane o tym, że uzdrowił człowieka przy sadzawce Betesda, czyli owczej sadzawce, człowieka, który leżał tam 38 lat. Mówiąc do niego, wstań człowieku, weź swoje łoże, i wstań, i idź. I tutaj właśnie Jezus Chrystus odpowiada, kiedy zadają pytanie, dlaczego to uczyniłeś. Jezus Chrystus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn, tutaj jest o tym aspekcie punktu, można było to określić, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Czyli tutaj jest to połączenie. Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. I tutaj dostrzegliśmy tutaj w 19 wersecie, dostrzegliśmy, że Jezus Chrystus ukazuje ten stan, o którym rozmawiamy. Że Ojciec i Syn są jednością, mimo że ludzie tego nie dostrzegają w sposób materialny i fizyczny. Ale Chrystus jest jednością i dlatego tutaj ukazując tą sytuację o tym w takim pojęciu splątania kwantowego, czyli punktu tak naprawdę, bo splątanie kwantowe jest troszeczkę zawiłym spojrzeniem tego świata. Punkt natomiast jest prostym spojrzeniem, tylko zawiłym w rozumieniu. Może nie zrozumieniu, ale jak to się może stać? Można powiedzieć, splątanie kwantowe bardziej jest, że tak mogę powiedzieć, rozumiane, bo można długo jechać, skręcać w lewo, w prawo, ale się gdzieś tam dojedzie. Ale w punkcie nie ma miejsca. Jak można tam się poruszać? Wszystko jest ściśnięte, a właściwie na dobrą sprawę punkt jest tak mały, że tam właściwie nic nie może się zmieścić. Właśnie można było tak określić. Ale z punktu widzenia duchowego punkt jest bardziej odpowiednio ukazujący prawdę Bożą niż splątanie kwantowe, ale mówią o tych samych punktach z dwóch stron. To tak jak były wypowiedziane, nie pamiętam jaka to jest księga, wyleciało mi to z głowy, ale było napisane, idzie gorączka krwotoczna, chyba tak, był taki werset, a w Septuagincie było napisane, on ma już sandały i idzie przed nim słowo. Więc proszę zauważyć, gorączka krwotoczna jest ukazana jako Chrystus, który przychodzi na ziemię i sprowadza gorączkę krwotoczną. A tam jest napisane, przychodzi Chrystus, już ma sandał na nogach. I to jest ten sam werset, tylko tłumaczony z różnych punktów widzenia. Jeden punkt widzenia jest związany z tym, strasznie się go boimy i przyjdzie tutaj zrobić porządek, a inni cieszymy się, że idzie uratować naszych współbraci, którzy jeszcze w dalszym ciągu żyją w ciemnościach i w lęku przed Bogiem.
I lęk przed Bogiem, czyli oznacza to, że opory w człowieku są niekiedy tak duże, że strasznie się boi Boga, a przecież Bóg nie chce mu zrobić krzywdy, chce go uwolnić od wszystkiego tego, co jest złe. Chyba, że ten człowiek jest złem, wtedy się boi Boga bezpośrednio. Boi się Boga bezpośrednio i dlatego, gdy przestanie niepokoić się obecnością Boga, to zacznie wychodzić ze swojej ciemności i wszystkiego tego, czym myśli, że jest, z własnego punktu widzenia i stanie się tą naturą, którą Bóg w nim uczynił. I dlatego tutaj chcę powiedzieć właśnie o tym dziele, o którym rozmawialiśmy, o ciele rozmawialiśmy, że chrześcijanie, poganie są już uczestnikami ciała. To był werset Efezjan, tak, to jest dwa akurat, Efezjan 3,6, w którym jest napisane, to znaczy, że wcześniej, gdybym przeczytał, nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak, proszę zauważyć, to jest ciekawa sytuacja, bo teraz my też mówimy o tym, co nie było przekazane w poprzednich pokoleniach. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego, jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdzielnicami i współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I proszę zauważyć, tutaj rozmawiamy o tej sprawie, która jest teraz rzeczywiście dzieje się, mimo że święty Paweł pisze to mniej więcej w 60-tych latach pierwszego wieku, gdzie jeszcze Ewangelia nie była spisana. Ewangelia była spisana dopiero około II wieku, można powiedzieć w 200 roku, czy 200, tam 50 roku została Ewangelia spisana, a tu święty Paweł pisze już w 60-tych latach, ale nie odnosi się do Ewangelii, tylko do prawdy, którą Chrystus Pan mu objawił. Przedtem było wszystko ustnie objawiane, czyli przekazywane przez jego apostołów. Więc święty Paweł na przykład, gdy jest na przykład taka kredo, wstąpił z nieba, przyjął ciało od Marii Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również zaraz przed Piłatem, zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Ale my wiemy, jak zgodnie, jak wierzymy. Bo tutaj Pismo, nie odnosi się ono oczywiście do Ewangelii, bo jeszcze jej nie było. Odnosi się do Starego Testamentu, do Izajasza i do innych proroków. Dlatego tutaj dzisiejsi ludzie mogą oczywiście mówić, że odnosi się do tamtego, ale do Ewangelii, ale święty Paweł był co najmniej 200 lat przed Ewangelią, więc nie mógł się odnosić do tego, co nie było jeszcze spisane. To jest tajemnica starotestamentowa i wcześni uczniowie świętego Jana i wcześni chrześcijanie, kiedy słuchali świętego Pawła, to widzieli, że święty Paweł bardzo dużo się odnosi do Starego Testamentu, a jednocześnie rozpatrując pisma świętego Pawła, odnosili się do Starego Testamentu, szukając to w Izajaszu, w Judycie, Baruchu, Jeremiaszu, Zachariaszu i innych prorokach, odnajdywali tą tajemnicę, którą święty Paweł głosi. I tutaj właśnie przechodzę do tego stanu, który jest dla nas najważniejszy, jeśli chodzi o tutaj nasze spotkanie i nie tylko nasze spotkanie, ponieważ to nie chodzi tylko o nas, to, co się dzieje, ponieważ ono ma swoje odbicie w całym świecie. Co nie mówimy o tak sobie, że ma odbicie, tylko po prostu to obserwujemy. Obserwujemy to, że ma to odbicie w całym świecie. Widzimy tą sytuację, że gdy Bóg objawiał 4-5 lat temu tajemnice, to te tajemnice rzeczywiście one się objawiły w świecie i zaczęły po prostu z całą mocą działać i wcześniej, to dostrzegaliśmy tą paralelność tych aspektów. Tutaj, dlaczego, może nie dlaczego, może powiem inaczej. Mając świadomość odkupienia przez Chrystusa Pana i świadomość tego, czym jest wiara,
czym jest wiara, że wiara jest to ponad wszelką wątpliwość uwierzenie Chrystusowi w to, że jestem bez grzechu, nawet jeśli ktoś inny mówi masz grzech i nawet jeśli człowiek sam widzi masz grzech. Bo nawet najbardziej, na przykład pamiętacie Państwo takiego człowieka, często był opisywany, są jego chyba blogi nawet, pan Gepard chyba, myślałem pan Gepard, pan Gepard, mówię pan Gepard, ale to był jego pseudonim więzienny, jego pseudonim więzienny, gdzie nazywał się Gepard, ponieważ był bardzo agresywny, i bardzo, że tak mogę powiedzieć, znęcał się nad współwięźniami. Tak bardzo, że w karcerze siedział co chwila. I pewnego razu więźnia bardzo mocno poturbował i został zamknięty w karcerze. I tam spotkał Chrystusa. Chrystus do niego przyszedł i mówił, już nie pamiętam tego, ale ogólnie przyszedł do niego i mówi, ja Ciebie też kocham. I Ciebie też kocham, mnie nie krzywdź mnie, bo krzywdzisz mnie przez krzywdzenie moich współbraci. I to są też Twoi współbracia. Oni wszyscy, ja za wszystkich umarłem, ich wszystkich odkupiłem, w nich jestem, bo oni są doskonali we mnie, wszyscy. I ten Gepard nie słuchał, nie chodziło o słowa, tylko chodziło o Ducha Bożego, który go przeniknął, bo Jezus Chrystus też odkupił tego człowieka. Chodzi mi o tego człowieka złego. Też go odkupił i on w to uwierzył. Nie tylko uwierzył w sposób ludzki, ale poczuł jego ducha z taką potężną siłą, że zły duch został z niego wyrzucony. I gdy wyszedł z karceru, był już owieczką. Poszedł do współwięźniów i zaczął ich przepraszać. W dalszym ciągu oczywiście był człowiekiem o potężnej posturze i bardzo potężnych mięśniach, więc i tak dalej, ale już był łagodny jak Ursus. Mówię Ursus, chodzi o Powadis Sienkiewicza, kiedy pamiętamy, kiedy Ursus uratował Ligię w walce z bykiem. Oczywiście mówię tutaj o tym Quo Vadis nakręconym w latach chyba 60. W pierwszym filmie. Może nie był pierwszy, może on był drugim filmem. I tutaj właśnie łagodny, mimo że ogromny, to bardzo łagodny. I tutaj ta sytuacja właśnie, ta sytuacja ukazuje, że Chrystus przeniknął tego człowieka, bo on także był odkupiony. On także był, czyli co się stało? Właściwie święty Paweł mówi, żeby tego nie czynić, ale on akurat to czynił. Czyż mamy upadać, aby łaska się bardziej rozlewała? Żadną miarą. Ale właśnie, gdy on upadał, łaska się coraz bardziej rozlała. I święty Paweł w liście do Koryntian, do Rzymian, rozdział 5, Pan mówi o tym. Rzym 5, ostatni werset, z tego co pamiętam. Tak, chyba tak mi się, tak myślałem. Tak, chyba tak, tak. Natomiast prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, jak tak łaska przejawiła swoje królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa Pana. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Cóż więc powiemy, czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska się bardziej wzmogła? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. Jeśli ktoś przyjął Chrystusa, to nie ma już grzechu i nie może grzechem, żeby sprowadzać łaski, ponieważ tego grzechu nie ma i staje się, i tutaj właśnie staje się synem buntu, ponieważ ci wszyscy, Jezus Chrystus wstąpił do otchłani, list świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, rozdział, pierwszy list świętego Piotra,
rozdział 3, werset 18, Chrystus bowiem raz, Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy sprawiedliwych, za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Tutaj chciałem powiedzieć, że tak, już pamiętam, chodziło o tą sprawę, że te duchy są innymi duchami niż duchy te, które są po odkupieniu. Ponieważ te duchy po odkupieniu są ludzie, którzy źle czynią, są synami buntu. Oni nie są tymi, którzy zasługują na wydobycie, ponieważ Bóg ich odkupił i do nich zszedł. Nie. Oni są synami buntu. On mówi, Jezus Chrystus bardzo wyraźnie, przeciwiają się drogocennej krwi i dlatego bardziej do nich jest skierowany list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 4, gdzie jest napisane niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali odświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Przyszują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. To są synowie buntu. Oni czynią bardzo źle, z czego Chrystus nie jest w ogóle zadowolony, a właściwie nie tyle niezadowolony, ale karci tą sprawę. I tutaj cały czas mówiąc o tej przestrzeni, o tej sprawie, dochodzimy do tej właściwego stanu pojmowania. Już od dwóch dni mamy tą świadomość coraz głębszą wiary, że wiara jest to pełne uwierzenie Chrystusowi, że uwolnił nas od grzechów, ale pomimo tego, że widzimy grzech w ciele, czy inni widzą grzech w nas, dlatego my, idąc, list świętego Pawła do Galatów, rozdział 2, werset 17, gdzie święty Paweł mówi, a jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu, a to jest niemożliwe. Więc tutaj jest to ukazane, że święty Paweł z całą świadomością mówi, to Chrystus mnie uwolnił od grzechu, moja zasługa tam jest żadna, Jego to jest zasługa i niosę Jego zasługę niosę przez świat w sobie, mówiąc, On jest moją bezgrzesznością, On jest moją doskonałością, On jest moim światłem, On jest moją czystością, On jest mocą mojego życia, którą otrzymałem, ponieważ złożył ofiarę ze swojego życia za mnie. I werset 20. I teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie samego, umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Życiem wiary, czyli niosę Jego świadectwo Jego niosę w sobie. I to jest dosyć ciekawa sytuacja. I teraz zrozumiecie Państwo, co to jest za świadectwo, które niesiecie w sobie. Świadectwem, które niesiecie w sobie, jest bezgrzeszność. Ludzie, którzy mówią, że mają nieustannie jeszcze w dalszym ciągu grzechy i nieustannie z nimi walczą, walczą ze świadectwem Chrystusa w sobie i nie chcą go w ogóle znać. Ci, którzy są bezgrzesznymi, nawet jeśli widzą grzech w ciele i inni widzą ten grzech, no tak, mogą widzieć oczywiście ten grzech, ale wtedy, kiedy człowiek i tu właśnie teraz dochodzę do tej sytuacji. Gdy my, jako świadome istoty,
tego, co nam Chrystus uczynił. Wybieramy z całą świadomością i z całą premedytacją, że tak mogę powiedzieć, premedytacją w rozumieniu tym, że mimo, że świat chce nas nazwać heretykami, to tym silniej mówimy, że jesteśmy bezgrzesznymi, bo bezgrzeszność nasza nie zależy od nas, tylko zależy od Chrystusa, a Jego nie można, Jemu nie można niczego ująć, bo On dopełnił wszystkiego. I w ten sposób, mówiąc, że jesteśmy bezgrzesznymi, zaświadczamy, że On dopełnił wszystkiego. A to, że dopełnił wszystkiego, w nas objawia się naszą bezgrzesznością. I nasza bezgrzeszność nie objawia się, może inaczej. Establishment duchowny przedstawia to w taki sposób, że proszę zauważyć, w taki sposób unika w ogóle istnienia pierwszego świata. W ogóle nie chcę o nim nawet słowa wspomnieć. Mówi w ten sposób, że widzimy grzech w ciele, dlatego że dusza jest grzeszna. Że ciało odzwierciedla stan duszy. Co do jednego ma rację. Że ciało musi odzwierciedlać stan duszy. Co do jednego ma rację, ale nie odzwierciedla grzechu. Nie może odzwierciedlać grzechu, bo dusza jest czysta i doskonała. Co do jednego ma rację, że ciało musi odzwierciedlać stan duszy. Ale nie ma racji, że tym odzwierciedlaniem jest jej grzech w ciele. Ponieważ to jest nieuznawanie, wręcz obrzydliwe negowanie Chrystusa i Jego dzieł i samego Boga. Bo jest to działanie z premedytacją. Mając świadomość tego, że dusza musi objawić w ciele swój stan, a jednocześnie wmawiając, że ciało jest grzeszne, dlatego że dusza jest w takim stanie, to nakazuje się poszukiwać przesunienie w duszy grzechów, aby tą duszę oczyścić, aby ciało było bezgrzeszne. Więc jest to zastępowanie Chrystusa, co więcej, nieuznawanie w ogóle Jego dzieła i czynienie wszystkiego, aby to dzieło nigdy nie objawiło się w zamierzonej doskonałości, którą Bóg zamierzył i dlaczego to uczynił, czyli nigdy nie została wyzwolona piękna córka ziemska, czyli żona Boga. Nigdy nie została wyzwolona, a komu na tym zależy? Jeśli zależy na tym kościołowi, na tym establishmentowi duchownemu, to jest, że tak mogę powiedzieć, ale służy pierwszemu światu, który ma idea fix, aby jak Bóg zniszczył pierwszy świat i stworzył drugi świat, aby ten drugi świat wydobył pierwszy świat, to ten pierwszy świat ma idea fix, żeby zniszczyć drugi świat i całkowicie go sobie podporządkować, aby świat diabła rozszerzyć jeszcze o drugi świat. I żeby trzeci świat już nigdy nie powstał, a co gorsza, a może nawet i zaanektować trzeci świat, co jest oczywiście niemożliwe. Trzeci świat, o którym rozmawiamy, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówię, o pierwszym, drugim świecie i trzecim świecie, to przedstawię tutaj drugi list świętego Piotra, rozdział 3, werset 5, gdzie jest napisane, nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo Słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. I tutaj przejdę do 13 wersetu, w którym jest napisane: oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w której będzie mieszkała sprawiedliwość. Więc tu jest o trzech światach. Po trzech światach zauważcie, co mówi na przykład Praska. Przerzuciłem na Praską i proszę zobaczyć. Już szukam Praskiej. Jest Warszawsko-Praska. Rozmyślnie nie chcą słyszeć nawet o tym, że dawno temu na Słowo Boże zaczęły istnieć niebiosa i ziemia.
i ziemia, że ziemia została wydobyta z wody i za jej pośrednictwem uformowana. Więc tutaj jest bardzo wyraźnie ukazane, że rozmyślnie ukrywają ten fakt, ponieważ gdyby ten fakt nie był rozmyślnie ukryty, to trzeba by było ukazać całkowicie inną historię stworzenia świata. Całkowicie inny sens stworzenia człowieka. Sens, który teraz poznajemy. Dosłownie teraz poznajemy ten sens. I proszę zauważyć, jednocześnie nasze spotkania istnieją jednocześnie w dwóch światach. Jednocześnie w dwóch światach. Czyli jednocześnie w świecie wiary, czyli w stanie przyjęcia ciała, czyli szkliste morze. Czyli szkliste morze, czyli stawania się świadomymi synami Bożymi, bo świadomymi synami Bożymi to są ci, którzy przez wiarę przyjmują ciało. Mają współudział w ciele. Ciele, które zostało stworzone przez Boga w Jezusie Chrystusie. Dla nas to jest nowe mieszkanie, w którym to mieszkaniu jesteśmy jak, i tutaj z wczorajszego dnia, tak jak było powiedziane, jesteśmy jak ówcześni synowie Boży, tylko że nie ci, którzy upadli, ale ci, którzy są umocnieni, aby wykonać, przeciwdziałać i wykonać dzieło to, którego oni zaniechali. I dlatego tak jak Bóg stworzył świat i zobaczył, że jest zły i go zniszczył, i później stworzył nowy, stworzył Adama i Ewę, Adam i Ewa upadli, więc ten upadek został usunięty całkowicie przez przysłanie Syna. Syn Boży, który zstąpił, usunął wpływy, władzę Adama i Ewy, sam wziął władzę, ponieważ była to władza nadrzędna, przyjął sam władzę nad Adamem i Ewą, czyli przyjął całą ludzkość i w tym momencie nie ma już ludzi adamowych na ziemi, tylko są Chrystusowi. Od momentu Ewangelii listu świętego Pawła do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 45, który tutaj przedstawię. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 45. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, chodzi o Chrystusa, ostatni Adam, duchem ożywiającym, bo Jezus Chrystus jest duchem ożywiającym. Nie było jednak najpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. I teraz rozumiemy o wpływie ducha mocarstwa powietrza na cały wszechświat, bo wszystko było pod wpływem ducha mocarstwa powietrza do czasu, aż Bóg stworzył ówczesną ziemię, pierwszą ziemię. I Bóg posłał Syna swojego, czyli sam przyszedł w Synu, aby przejąć ludzkość, czyli wydobyć ją spod władzy Adama i Ewy, którzy w dalszym ciągu mają władzę, ponieważ nikt tej władzy im nie odebrał. I proszę zauważyć, ciekawa sytuacja. Tutaj jest zwrócenie uwagi, nikt nie odebrał. Nikt nie odebrał do tego czasu, ponieważ to, co zostało dane przez Boga, do czasu przyjścia Chrystusa nikt jej nie odebrał, ponieważ ona się nie zdewaluowała, władza się nie zdewaluowała, natomiast zdewaluowały się postępowanie. Te postępowanie było Adama i Ewy okropne, ponieważ sprzeczne Bogu, ale władza w dalszym ciągu była władzą. Gdy nie przyszedł ktoś większy, nie mogła ta władza zostać usunięta, ponieważ ten, który przychodzi dopiero większy, tą władzę odbiera. I dlatego Chrystus stanął, większy będąc od Adama, z władzę przejął i w ten sposób ludzkość została wyzwolona spod władzy Adama i Ewy. Dzisiaj natomiast establishment duchowny w dalszym ciągu mówi, że jesteśmy w dalszym ciągu plemieniem adamowym. Ale nie jesteśmy plemieniem adamowym, bo nie należymy już do Adama, dlatego, ponieważ przyszedł większy od Adama i wydobył nas spod władzy Adama i w tym momencie jesteśmy już Chrystusowymi, tylko establishment duchowy tego nie chce, dlatego, ponieważ jego centrala nie chce w ogóle o tym słyszeć.
A centrala, ona jest w głębokich podziemiach, czyli tam w pierwszym świecie, gdzieś, który jest zamknięty, i stamtąd w dalszym ciągu z więzienia płyną informacje na ten temat, aby dobrze się wszystko działo. To tak jak widzimy filmy, jest człowiek, o, on jest w więzieniu przed mafiozo, a on mówi tak, a myślisz, że kraty więzienia zatrzymują moje nakazy i rozkazy? Dzieje się jak chce. W dalszym ciągu. I tutaj właśnie znalazł popleczników, którzy nieustannie zza murów, że tak mogę powiedzieć, rozszerzają jego władzę. A dzisiaj nie chcę, ja tylko chcę przedstawić Państwu fakty. Fakty. Żebyście Państwo się przyjrzeli faktom. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć, co za sobą chodzą fakty. My mamy autorytet, który buduje naszą tożsamość i my bronimy naszą tożsamość. Jaki jest nasz autorytet, taki jest autorytet, ale on tworzy naszą tożsamość i my nie chcemy zburzenia naszej tożsamości. Może jest byle jaka, bo jest byle jaka, ale nasza. Ale nasza tożsamość. Nie chcemy, żeby brak autorytetu rozwaliło naszą byle jaką tożsamość, ale naszą tożsamość. I więc chodzi o to, że utrzymywany jest autorytet zły po to, bo człowiek trzyma swoją tożsamość, której innej nie ma, boi się po prostu śmierci. Nie ma innej tożsamości, boi się śmierci i dlatego dzisiejszy świat tak samo postępuje. Ludzie mówią, ojejku, jak się strasznie źle czuję, ojejku, co mi się dzieje, tu się rozpadam. Patrzę na niego i mówię, proszę pana, wszystko dobrze, proszę panie, wszystko dobrze, jaśnieje wszystko. To dlaczego jak się tak strasznie źle czuję? Dlatego, że to, co się rozpaść musi, się teraz rozpada. Ale pani nie musi mieć udziału w tym rozpadzie, ponieważ jest tutaj istota światłości, niech pani się z nią zjednoczy. Ale jak mam to zrobić? No tak, jak Chrystus nakazał, uwierzyć, że jest pani bez grzechu. Uwierzyć, że jest pani bez grzechu. A jak ja mogę uwierzyć bez grzechu, jak ja ten grzech ciągle widzę? Bo nie chodzi o to, żeby pani postępowała, czy pan wedle tego, co widzi, tylko wedle tego, co Chrystus uczynił. Ale to muszę uwierzyć. No ale przecież o tym mówimy, że musi pani uwierzyć, że jest bez grzechu. Bo jeśli pani będzie oglądała swoje grzechy, to będzie mówiła, ojejku, mam grzechy, to znaczy, że Chrystusa nie ma. Ale Chrystus jest mimo grzechów. Odkupił wszystkich ludzi na ziemi. W świętym Piotrze był mimo jego grzechu. W świętym Piotrze był mimo jego grzechu. Czyli mimo, że święty Piotr zaparł się Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus jego też odkupił i powiedział Piotrze, jesteś wolny, uwierz, że jesteś bez grzechu. I święty Piotr uwierzył Chrystusowi i w ten sposób stał się całkowicie wolny i szatan nie mógł go dopaść, dlatego że szatan został odrzucony, został w innym świecie, a święty Piotr wszedł do nowego świata, czyli jego dusza zrzuciła z siebie starego człowieka i przeoblekła się w nowego, który wciąż odnawia się wedle obrazu tego, który go stworzył. Rozumiecie Państwo? Ale to jest też Państwa droga. Wszystkich Państwa droga, czy jesteście tutaj na miejscu, czy jesteście na webinarze, to wszyscy, wszystkich to jest droga, bez względu na to, czy słuchają, czy nie słuchają, to wszystkich jest droga, ponieważ Jezus Chrystus, jest to napisane w Ewangelii według świętego Jana prawdopodobnie, gdzie jest napisane, są takie słowa, a chrzcicie się wszyscy, przyjdźcie i chrzcicie się wszyscy na znak tego, który przyjdzie po mnie i uwolni was wszystkich od grzechu i całą ziemię uwolni od grzechów. Proszę zauważyć, ziemię, czyli nie jakiś kawałek wykupiony, tylko ziemię jako planetę, uwolni wszystkich ludzi od grzechów. Wszystkich ludzi, więc wszyscy ludzie są uwolnieni, tylko nie wszyscy chcą jeszcze o tym wiedzieć, a są przeciwdziałania takie, że ci, którzy tego Chrystusa niosą, niosą go po swojemu w taki sposób, aby zaanektować ich życie, ich majątek, ich całą naturę, zaanektować pod pozorem, że dają Chrystusa, ale nie chcą tego czynić, bo nakazują im bardziej poczuć się grzesznymi niż są. A Ewangelia mówi, chodzą po świecie, szukają swoich wyznawców i gdy ich znajdą, czynią ich dwakroć wartym piekła niż sami są. To jest ten stan, to jest dokładnie opisane to, chodzą po świecie i czynią ich dwakroć wartym piekła niż sami są. Czyli wmawiają im, że są grzesznikami, mimo że
Chrystus Pan ich uwolnił od grzechów, czyli robią odwrotną robotę, odwrotną całkowicie, tak jak chce to Lucyfer. Lucyfer, czyli są antychrystusowcami, właściwie antychrystami. Antychrystami, bo działają przeciwko Chrystusowi. I w ten sposób, proszę zauważyć, my jesteśmy w tej chwili w dwóch światach. Każdy człowiek żyje w dwóch światach. My jesteśmy świadomi, że żyjemy w dwóch światach, bo odczuwamy ten drugi świat nie dlatego, że on jest, tylko dlatego, że my do niego wstępujemy i poznajemy w nim tą naturę, która ma być pokonana. Więc każdy człowiek jest w tych dwóch światach, tylko że u nas występuje inna sytuacja. Są ludzie, którzy żyją w dwóch światach, ale bardziej żyją w tym drugim niż w Chrystusowym. I dlatego podlegają niezmiernym utrapieniom, udręczeniom i pragnieniom tego świata. Czyli czemu ulegają? Ulegają dokładnie temu, co jest napisane w liście do Galatów, rozdział 5, werset 19. Żyją w taki sposób. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się, przepraszam bardzo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bogobojstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pochodź za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, kulaki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj przeniesienie do Koryntian 15:50. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. I tutaj my jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy też w drugim świecie. Tam, bo odczuwamy w swoim ciele naturę pięknych córek ziemskich, tak zwanej żony Boga, o której mówi właśnie Księga Izajasza, ale tam jest napisane o tym, że ona była w hanibie wdowieństwa. I jest także ukazana bardzo jej ciekawa prawidłowość, natura. Księga Izajasza, rozdział 54, werset 1, proszę zauważyć. Śpiewaj z radości niepłodna. Śpiewaj z radości niepłodna. To jej pierwszym przymiotem, który Bóg ukazuje, jest niepłodność. Na ziemi natomiast jest to stan braku błogosławieństwa Boga. A tam jest śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchaj weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Czyli mówi tutaj o istocie duchowej, wewnętrznej, która nie jest naturą cielesną, tą, którą ludzie znają, ale naturą tą wewnętrznego życia z pierwszego świata, doskonałą, stworzoną, gdzie nie rodzi, ale można powiedzieć stwarza, czy powiela, nie wiem jak to określić, wedle mocy Bożej, bo jest żoną Boga. A żona Boga, właściwie gdy spojrzymy na tą sytuację, właściwie to jest dosyć ciekawa sytuacja, ten przymiot żony Boga, bo żona Boga, jak każda żona na ziemi, jest zobligowana, aby małżeństwo było skonsumowane, zobligowana jest do urodzenia dzieci. No tak można było powiedzieć na tej ziemi, zresztą Ewangelia o tym mówi, Stary Testament, Abraham o tym mówi, miał problem z tym, że nie miał dzieci, więc jego niewolnica urodziła dzieci jako dzieci jego żony, z tego co pamiętam. Co chyba chodziło o drugie dziecko. Ale tutaj jest, nie pamiętam już tego dokładnie, ale tutaj chciałem tak przedstawić, że jest to sytuacja związana z dziećmi, że Żydzi musieli mieć żonę i musieli mieć dzieci, ponieważ to zaświadczało o tym, że są tymi, którzy są w prawdzie Bożej, zachowują prawdę Bożą. I tutaj chcę przedstawić tą sprawę, że proszę zauważyć, że tu przymiot żona Boga to jest ta, która, tak to trzeba to zrozumieć, ta, która jest, która rodzi dzieci,
która jest przyczyną tych rodzenia tych dzieci, bo żona jest stworzona do tego, aby dzieci się objawiały, pojawiały, w ogóle pojawiały. Więc ona jest tą, która te dzieci zdradza. Dzieci zdradza. Śpiewaj z radości, śpiewaj z radości niepłodna, która się nie rodziła, wybuchaj weselem i wykrzykuj, która się nie doznała bólów porodu, bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Rozszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna mieszkania, czyli płótna mieszkania, czyli mówimy, wiemy, mieszkanie to jest nowe ciało, ciało duchowe, które aniołowie porzucili ciała niebieskie i przyjęli ciała ziemskie, co jest upadkiem, a my przez to, że Jezus Chrystus zstąpił z nieba i przyjął ciało ziemskie, po to, abyśmy my porzucili ciała ziemskie i przyjęli ciała niebieskie. Ciała niebieskie, a zresztą jest tu bardzo wyraźnie powiedziane w tym wersecie, który był przeczytany, że ciało krew nie może przyjąć Królestwa Bożego, jeśli nie stanie się ciałem, które przyjmie chwałę. I tutaj właśnie musimy pamiętać o tym wersecie, że żyjemy jednocześnie w dwóch światach. Ale my, chodzi każdy, oczywiście człowiek, każdy, ale my jesteśmy świadomi tych dwóch światów. Są ludzie, którzy są świadomi tylko świata tego podziemnego, gdzie ich życie to jest jedno pasmo przekroju dzisiejszej ludzkości, która upadła i która nie chce powstania. Czyli list do Galatów, tak, a przecież naszą naturą muszą być owoce Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Czyli uświadamiając sobie to w kolejności takiej, którą człowiek może to pojąć bardziej blisko siebie, jako to, co rozumie, bo miłość może rozumieć w różny sposób, ale opanowanie rozumie tylko w jeden sposób. Nie krzywdzić innej osoby, nie być furiatem i raczej siebie nie niszczyć, innych ludzi nie niszczyć. Jeśli chodzi o miłość, to może kogoś lać, mówi, że robi to z miłości. Rozumiecie Państwo, tak to często robi. Rodzice gnębią swoje dzieci, dręczą swoje dzieci i gdy ma połamane dziecko żebra, to rodzice mówią, że robi to z miłości. Rozumiecie Państwo? Opanowanie i te owoce w takiej naturze przeciw, tutaj odpowiedzę w ten sposób, przeciw takim nie ma prawa. Jakim? Przeciw takim, którzy mają owoce Ducha Świętego. Opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość, miłość. I tutaj właśnie tutaj są ukazane dwie natury. To jest dosyć ciekawie, święty Paweł to ukazał w tym rozdziale listu do Galatów, rozdział 5, werset 19 i 22. Ukazał tutaj, można powiedzieć, ciekawie to ukazał, ponieważ ukazał to w taki sposób, proszę Państwa, że najpierw ukazał przekrój świata, czyli ten stan rozpusty, upadku, nienawiści i wszelkich złych rzeczy, o których tu jest napisane, one ukazał te stany w taki sposób. Z ciała. Ciało jako ciało grzechu. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bogosławstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pochodzenie za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, kulaki i tym podobne. Proszę zauważyć, ciekawą rzeczą jest to, że jeśli byśmy zobaczyli to jako człowieka, aspekty antytezy owocu Ducha Świętego i owoce Ducha Świętego, to widzimy, że odwrócone jest to wszystko. Że na górze są antytezy, a pod spodem są owoce Ducha Świętego. Tylko, że one są zamknięte i nikt z nich korzysta, mimo że szuka. Ale każdy człowiek jest w stanie poszukać owoców Ducha Świętego. I jest w stanie być opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość, miłość, tylko nie chce takich wyborów dokonać, ponieważ jest w nim coś, co woli właśnie tamte rzeczy, co woli
Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, kulaki i tym podobne. Woli to. Woli to, więc to eksponuje na wierzch. Ale przecież ma wewnątrz prawdę. Ma wewnątrz prawdę. Ma wewnątrz owoce Ducha Świętego. Dlaczego? Bo jest do tego zdolny. Kiedy chce, będzie opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, niosący pokój, radość, miłość. Tylko co się dzieje? To go męczy. To go męczy. To on nie ma na to siły, bo to jest za trudne. A łatwe jest bycie takim? To jest strasznie złe. Strasznie okropne. Jeśli człowiek ma możliwość, jak można było powiedzieć, dokonywania wyboru, to w jedną i w drugą stronę. A Bóg wspiera go, bardzo mocno go wspiera swoim ciałem, swoim życiem, wiarą, potęgą swoją, wspiera, aby miał owoce Ducha Świętego, aby był opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, niosący pokój, radość i miłość. Wspiera go bardzo mocno w tym, tylko że musimy go wybrać. Wybrać, co oznacza? Musimy wyrzucić ze swojej natury podświadomej, swojej głowy, bo nasza głowa co robi? Zauważcie Państwo ciekawą rzecz. Chcę przedstawić, co głowa robi. Gdy rozmawiacie z jakimś chrześcijaninem ortodoksyjnym i mówicie mu, że nie ma grzechów, to on chce Wam oczy wydrapać, widłami chce Was pognać. Dlaczego? Bo jego głowa wspiera ciemność. Jego głowa, czyli jego decyzja świadoma wspiera to, żeby ciemność pogoniała ciemnością. Żeby tam ciemność istniała. Jego głowa to wspiera. Ale jeśli my chcemy owoce Ducha Świętego, to nasza głowa też musi to wspierać. Musimy świadomie wybrać opanowanie, łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość, miłość, bo to jest jednak wybór. Dlatego Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii: odkupiłem was, ale wybierzcie mnie. Odkupiłem was, nie macie już grzechów, ale wybierzcie postawę bezgrzeszną, a będziecie mieli udział w mojej doskonałości. Powiedział też do Piotra: jesteś już doskonały, wybierz mnie. Miej świadomość tego, że mimo że wyparłeś się mnie, to ja ci nie robię wyrzutów. Ja tylko do ciebie mówię, nie ma już tego grzechu, bo ja go usunąłem. I święty Piotr ze zdziwieniem spojrzał, ojejku, i z zachwytem, ojejku, ja nie mam tych grzechów. To on pokonał mój grzech, a myślałem, że mam to sam zrobić. A to on przyszedł i pokonał grzech, a Chrystus mówi w ten sposób: nie mogłeś sam tego zrobić, ponieważ w dalszym ciągu działał w tobie diabeł. Przecież powiedziałem tobie wcześniej w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, powiedziałem tobie: odejdźmy z tego miejsca, ponieważ szatan jak błyskawica się do tego miejsca zbliża, we mnie nic nie ma i nic nie zrobi, ale was może poturbować. Powiedziałem, że tak jest, we mnie nie ma tego szatana. I dlatego nie mogłeś, ja wiedziałem, że nie możesz podjąć właściwej decyzji, nie możesz ją oprzeć szatanowi, to ja wszystko uczynię, abyś został wydobyty i szatan nie może mi nic zrobić. On próbuje, ale nic nie może zrobić, bo ja go nie wybieram. Ale wy musicie zostać wydobyci z tego wyboru, który za was dokonał Adam. Ja muszę tego wyboru dokonać. Muszę sprzeciwić się wyborowi, którego dokonał Adam. Wy jesteście pod wpływem wyboru Adamowego i dlatego jesteście w tym stanie. I dlatego musicie Państwo zobaczyć, zauważyć, że nie możecie siebie oskarżać za to, kim jesteście, ale przeciwdziałać temu, kim jesteście, bo jeśli ulegacie temu, tym aspektom, o których mówił święty Paweł w 19 wersecie, bałwochwalstwo, czyli nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, kulaki i tym podobne, to musicie wiedzieć o tym, że to jest działanie szatana, was, a nie wasze. O czym wasze jest wtedy, kiedy się z tym zgadzacie. Ale kiedy uwierzycie w Chrystusa Pana, czyli co to znaczy uwierzyć w Chrystusa Pana? Dlatego tu chcę powiedzieć ponownie. Uwierzyć w Chrystusa Pana oznacza uwierzyć, że On jest nadrzędną władzą, nadrzędną potęgą, jest mocą, prawdą. To, co zamyśli, to zrobi. Tak jak powiedział w Księdze Hioba, to jest akurat Syracha, Księga Hioba, rozdział 42, werset chyba drugi, gdzie jest napisane: wiem, że ty wszystko możesz. Co zamyślisz, potrafisz uczynić.
Więc tutaj mówi Bóg do, Hiob mówi do Boga, że wszystko może uczynić, więc on powiedział, posyłam syna swojego, aby was uwolnił od grzechów i to uczynił. Jesteśmy bez grzechu, więc nasza wiara, wiara, jest to, nie jest to zastanawianie się, co ona nam przyniesie, tylko wiara, czym jest ona w istocie, w prawdzie. Wiara to nawet jeśli człowiek jest niezmiernie grzeszny, najbardziej grzesznym człowiekiem na świecie, okropnie trudnym i złym, to on także został przez Chrystusa odkupiony i jego dusza jest przez Chrystusa wydobyta spod władzy Adama i Ewy i jest w jego rękach, w Chrystusa rękach, o czym mówi list świętego Pawła do list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 6, werset 19, mówi w taki sposób. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele. I pierwszy świętego Piotra, rozdział 3, werset, zobaczę, czy to jest tutaj, czy nie tutaj, nie, to jest drugi werset, 24, 25, tak, 25. Błądziliście bowiem jak owce, a teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czyli jeśli przeniesiemy się do tego wersetu wcześniejszego, to tutaj jest powiedziane, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele, ponieważ on jest stróżem dusz waszych. I wasza dusza jest w jego rękach, a stróż duszy waszej, którym jest Chrystus, duszy jest prowadzone na manowce i jej nie niszczy. Jej nie niszczy. Nie grzeszycie tam w duszy, ponieważ Chrystus Pan jest mocą i prawdą i doskonałością waszej duszy. Więc w tym momencie, przepraszam, bardzo musimy zrobić przerwę. Rozpoczniemy to za 20 minut.